pierwszą sobotę września w Kozienicach odbędzie się gala federacji Thunder Strike Fight League. Będzie to druga zawodowa gala mieszanych sztuk walki w naszym mieście. Jednak tym razem areną pojedynków nie będzie hala sportowa. Gala odbędzie się w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. Wracamy tutaj, bo sukcesem okazała się gala numer 18. Tym razem organizujemy galę na tym pięknym amfiteatrze. Uważam, że sceneria fantastyczna, miejsce idealne do zorganizowania takiej gali. No i cóż, spełniamy wszystkie warunki takiej imprezy masowej, bezpiecznej imprezy masowej i dlatego tutaj organizujemy galę. Jest to duże wydarzenie, duże show. Po drugie, sport ciekawy, sport coraz bardziej popularny na świecie. W tym roku nie mamy dużo imprez ze zrozumiałych względów, więc na pewno będzie to kolejną zachętą. No i otoczenie. Pierwszy raz TFL w zasadzie na zewnątrz, więc na amfiteatrze kozienickim. Też jest to nietypowe, jeśli chodzi o galę MMA. No i nasi zawodnicy, reprezentanci ziemi kozienickiej, warto przyjść, warto ich dopingować. Na pewno to im pomoże, bo to zawsze buduje, napędza. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy i nasze kluby się rozwijały. To też temu służy. W niedzielę 16 sierpnia na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki odbył się media training. Wszyscy wypoczywający nad Kozienickim Jeziorem mieli okazję zobaczyć głównych bohaterów gali TFL 21. Swoje umiejętności zaprezentowało ponad 10 zawodników. W tym Mateusz Głuch, który w walce wieczoru zmierzy się z Damianem Adamiukiem. Kibice będą świadkami 14 walk i ponownie nie zabraknie kozienickich akcentów. Jest już wszystko ustalone, jest cała karta walk, teraz tylko na bieżąco odsłaniamy kolejne nazwiska. Podczas tego wydarzenia no, walką numer jeden, walką wieczoru jest ponownie walka Mateusza Głucha w eliminatorze do walki o pas mistrzowski. Wiemy o tym, że Mateusz Głuch, reprezentant Kozienic, bo pracuje tutaj nieopodal w elektrowni Kozienice, rok temu przegrał walkę z niesamowitym Francuzem Nasruddinem Imavovem, no ale on jest głodny, tak? Nie chce odpuścić, chce dalej walczyć o pas, no i przed nim ciężkie wyzwanie, bo zapaśnik utytułowany, 3 wygrane z rzędu, Damian Adamiuk, to jest walka wieczoru. Niesamowite emocje, dwie konfrontacje. Z jednej strony kickbokser, z drugiej strony wielokrotny mistrz w zapasach. Także no, dwa różne style, walka wieczoru i ten, kto wygra, spotka się z Francuzem Nasruddinem Imavovem w walce o pas. No, ale tutaj nie mogło zabraknąć akcentów kozienickich, bo tym razem aż 4. W drugiej walce wieczoru, czyli w takim co-main evencie gali, druga najważniejsza walka wieczoru, reprezentant tutaj Kozienic, wychowany klubu Stalker Team Kozienice, Karol Kutyła. On będzie walczył z Arturem Krawczykiem i to jest też niesamowicie mocne zestawienie. Obydwu zawodników znamy z występów w TFL. Obydwaj wygrywali tutaj swoje walki i to naprawdę będzie naprawdę mega mocna walka. W sumie podczas gali zobaczymy 3 wychowanków Stalker Team Kozienice. Poza Kutyłą do oktagonu wejdą także Adrian Krogulec i Kasper Juchemczyk. Ja czuję dumę. Dla mnie to jest coś fajnego. No super, że w naszym mieście mamy klub, który funkcjonuje bardzo dobrze. Na tą chwilę mamy 3 zawodników reprezentujących ziemię kozienicką. Adrian i Karol od dłuższego czasu już trenują w Radomiu, w RKT Radom. No ale Kasper jest cały czas pod naszymi skrzydłami, sparuje z naszymi chłopakami. On będzie przygotowywany u nas na tą galę, na tą walkę. Myślę, że wszystko wyjdzie dobrze i da z siebie wszystko. Ciężko opisać tak naprawdę, jakie to jest uczucie. To jest emocje, można powiedzieć troszkę strach, bo z jednej strony możemy stracić swoje życie, tutaj krzywda może nam się stać, radość, bo spełniamy swoje marzenia, ekscytacja, naprawdę wiele emocji naraz w jednej chwili. Jest to takie dla mnie wyróżnienie, że jako amator, jako no nie walczyłem nigdy na Almie i mogę już w takim osiągnięciu, w takim wydarzeniu uczestniczyć. Tym bardziej, że przed swoją publicznością, przed przyjaciółmi, koleżankami, kolegami, przed rodziną. No cieszę się. Z jednej strony czuję się podekscytowany, a z drugiej strony czuję stres. Jakoś to się miesza, ale wydaje mi się, że z trenerem na pewno sobie poradzimy. Fakt, że walczyć będą przed własną publicznością, ma dla obu zawodników szczególne znaczenie. Na pewno mogę obiecać, że nie zabraknie charakteru do walki oraz serca, tak jak na poprzedniej edycji TFL. Chcę pokazać, że taki mały człowiek z Kozienic może dużo osiągnąć i może dużo serca pokazać. Od amatora typowego, który nawet gardę nie potrafił trzymać, do zawodnika, który wchodzi pod banderą TFL-a i mam nadzieję, że będę się piął coraz wyżej i wyżej.
też czuję się tak przygotowany mniej więcej w 80%. Jeszcze czuję, że jeszcze ten ostatni guzik muszę dopiąć. Jeżeli na pewno dochowam tego tempa, co z trenerem, teraz trenujemy i myślę, że będę przygotowany nawet na 110%. Dlaczego warto przyjść i w sobotni wieczór obejrzeć galę TFL-21? Organizacja TFL Jacka Sarny jest naprawdę organizacją i galą na bardzo wysokim poziomie. Mają bardzo dobrych zawodników i byłem na galach, oglądałem galę, jeździłem na galę i naprawdę na tych walkach się człowiek nie nudzi. Chłopaki, którzy wychodzą, i dziewczyny oczywiście też, kobiety, do walki, dają z siebie wszystko w klatce. Myślę, że to będzie wyjątkowe widowisko i naprawdę fajna gala. Gala sportowa MMA TFL-21 Kozienice odbędzie się w sobotę 5 września w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. Początek o godzinie 20. Bilety na galę dostępne są w kasach Pływalni Delfin w Kozienicach.